Witam wszystkich, nazywam się Aleksander Karecki, witam Państwa w Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Chciałbym Państwu przedstawić naszych kolejnych tutaj osoby, które chcieliby się uprzejmie podzielić swoją opinią tutaj, którzy odbyli już, kończą już kurs kuracji i chcieliby się podzielić swoją opinią. Proszę się przedstawić, opowiedzieć, jak u Państwa to wyglądało. Proszę. Mam na imię Barbara, przyjechałam spod Koszalina. Głównie po to, żeby zregenerować cały swój organizm, szczególnie układ kostny, cały kręgosłup, bo od dłuższego czasu czułam wielki ból i dyskomfort w związku z tym. Moim głównym, tak jak już powiedziałam na początku, zadaniem było, i tak się zresztą nastawiłam, pozytywnie, że na pewno tutaj uzyskam pomoc. I tak też się stało. Moje sztywne z rana kończyny dolne, kończyny górne sprawiały mi niesamowity ból i upływało sporo czasu, zanim się rozchodziłam, zanim cokolwiek mogłam zrobić. I proszę sobie wyobrazić, że tutaj już na czwarty dzień moje przestały mnie boleć stawy rąk, całe ręce, przestały mnie boleć nogi, kolana, czuję wielką ulgę, jeśli chodzi o kręgosłup. No poza tym lepiej śpię, także myślę i wszystkich gorąco namawiam, którzy, żeby tu przyjeżdżali, żeby korzystali z tej możliwości, bo taką akademię mamy tu w kraju, nie musimy jeździć gdzieś nie wiadomo gdzie na drugi koniec świata. To tyle. Dziękuję bardzo. Dobrze, a u Pani jak to wyglądało? No ja przyjechałam tutaj na 2 tygodnie właśnie, żeby troszeczkę zregenerować się, no bo wiadomo, że każdy organizm jest zanieczyszczony. Kiedyś wcześniej próbowałam pewnych rzeczy, no ale to, co ja robiłam kiedyś, a w tej chwili, no to można powiedzieć, że było kropla w morzu w stosunku do tego, co tu jest. Tu jest naprawdę tyle tych zabiegów i są tak dobre te zabiegi. Człowiek no troszeczkę może taki dyskomfort czuje, no bo jednak te wszystkie uciski, jak ma po prostu tam, prawda, mięśnie takie tutaj na barkach, prawda, żeby to rozmasować, no to trzeba po prostu troszeczkę pocierpieć, żeby rozruszane było. Ale w tej chwili po tych wszystkich zabiegach, wszystkie, czy to był masaż chiński, czy to były inne masaże po prostu były, człowiek się całkiem inny czuje, bo tak jakby po prostu, ja wiem, dostało się skrzydło, można by było fruwać za przeproszeniem. No i to, że to jest faktycznie tutaj, to naprawdę, no mamy wielkie szczęście. I ktokolwiek, jeśli preferuje na taką medycynę naturalną, nie są mu bliskie tabletki i tak dalej, no to naprawdę warto jest, ponieważ oczyszczenie tego organizmu wpływa na całość. Wszelkie dolegliwości, jakie były nawet wewnątrz u mnie, wydawało mi się, że jestem zdrowa, powychodziło to na zewnątrz. Trzeba było to też wyczyścić, to wszystko zrobić. No i muszę powiedzieć, że bardzo fajnie po prostu podejście wszystkich pracowników, jak i szefa, naprawdę jest no, wspaniałe. No, ja sobie nie wyobrażam po prostu, że gdzieś mogło być coś takiego. Byłam na różnych tych, ale to nie ma o czym mówić po prostu. I kto naprawdę chce zadbać o swoje zdrowie, to tu na pewno je uzyska. Zregeneruje swój organizm, a później już organizm sam będzie walczył po prostu z tymi chorobami, co jest. Bardzo dziękuję Państwu i zapraszam. Życzę wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Państwo tutaj przyjechali no, dosyć na krótki nawet tutaj czas pobytu, ale pomimo tego no, niestety nie mamy wcześniejszych zdjęć, jak Państwo tutaj przyjechali, żeby porównać, ale po terapii Państwo naprawdę zdecydowanie ładnie wyglądają i czują się przede wszystkim. No, na ile może tak lat wstecz można określić Wasz stan, no i przede wszystkim też wygląd, bo jak żebyśmy porównali zdjęcie do zdjęcia, to byśmy mieli żywe porównanie. No niestety nie mamy przy sobie teraz. Ale jakby Państwo to określali? No dla mnie jest najważniejsze to po prostu, że ja się lekko czuję. Dzisiaj jak wyszłam z masażu, to mówię, tylko skrzydła mogę fruwać po prostu. No taka lekka się czułam, ten chód, to wszystko. No na pewno, że jeszcze to wszystko będzie z człowieka wychodziło, prawda, jeszcze się będzie oczyszczało. No i w domu przede wszystkim trzeba nad sobą pracować i też wziąć się i te niezbędne
oczyszczanie po prostu robić w domu, żeby troszeczkę polepszyć swoje zdrowie, czuć się lepiej. No a na te masaże i na wszystko tu, no to trzeba będzie na pewno co jakiś czas przyjechać, chociaż na tydzień, żeby po prostu skorzystać z tego. Oczywiście. A u Pani? I ja mogę powiedzieć, że tak się, jak dzisiaj, czułam się 15 lat temu. Super. Naprawdę wszystkim polecamy profilaktykę. Oczywiście tu, co Państwo się doświadczą, oczywiście dostają wskazówki, co można w domu wykonywać. Oczywiście to przede wszystkim chodzi o doświadczenie tego, co tutaj można zrobić i co można wykonać też w domu. Tak? To później owocuje dopiero w domu naprawa tego wszystkich rzeczy, wszystkich problemów, które są u Państwa. Przede wszystkim te osoby, którzy mają już w średnim wieku lub troszeczkę już większym niż w średnim wieku, bardzo są dobre wyniki, ponieważ no jednak te problemy zbieramy przez całe życie i warto jednak zadbać o siebie, żeby to owocowało później w kierunku dobrego życia dłuższego, tak? I przyjemnego przede wszystkim, a nie narzekania na bóle i często ludzie narzekają, ale cierpią, tak? Bo tak im tłumaczą, że tak powinno być, a wcale nie musi tak być, tylko trzeba pooczyszczać się, pozmacniać się i wtedy dopiero są te efekty widoczne i odczuwalne przede wszystkim, tak? Cóż, no cieszymy się bardzo. Może coś jeszcze chcą Państwo dodać, czy może powiedzieć tym osobom, którzy oglądają nas, przekazać, nie wiem, jakoś tak, czy informacje, które na przykład niewidoczne przez filmy inne, czy tam informacje, czy na stronie czegoś nie widać, co można przekazać, czy, nie wiem, zachęcić, czy nie zachęcić ludzi, co by jeszcze Państwo mogli dodać? No jak już powiedziałam na wstępie, namawiam wszystkich gorąco, przyjeżdżajcie do Świebodzic. Tylko tyle. A resztę przekonacie się sami, że warto. Ja nie kłamię, naprawdę, po sobie i wszystkich pacjentach, którzy tu są w tej chwili. I ja to widzę, jak te osoby chodziły, jak się poruszały. No i efekt jest zdumiewający, naprawdę. Tak, niektóre są tutaj rzeczy, się dzieje nie do pomyślenia, że tak w krótkim czasie może naprawić się problemy, tak? Jeszcze po prostu chciałam dodać, że właśnie, że tutaj są osoby nie tylko, to są w różnym wieku, młode osoby, nawet małżeństwo z takim malutkim dzieckiem, które ma 7 miesięcy. I że młodzi ludzie po prostu właśnie preferują tą naturalną medycynę, żeby po prostu naturalnie się oczyścić i wszystko po prostu resztę się zregeneruje. Taka prawda jest. Także przekrój ludzi jest różny, w zależności po prostu kto co chce. A jeśli ktoś naprawdę chce wyzdrowieć, tylko pozytywnie się nastawić, bardzo dużo rzeczy jest właśnie w internecie, że można pooglądać. Cała książka jest, można wszystko sobie poczytać. Bo to jest bardzo ważne właśnie, jak ja to zobaczyłam, u mnie była decyzja bardzo szybko. Zobaczyłam 2 dni przed 1 listopada, później się rozglądałam, załatwiłam pewne sprawy, które musiałam załatwić, no i od razu mówię, przyjechałam, także mówię, póki jest, to trzeba korzystać, zrobiłam sobie prezent na święta. Super, wszystkim polecamy, naprawdę dużo, tak jak Pani tutaj wspomniała, informacje jest zawsze na stronie, które można się zapoznać. Wiek nie ma znaczenia, od praktycznie małych maluszków po starszy wiek nie ma ograniczeń, najważniejsze, żeby człowiek był jeszcze zdolny przejść oczywiście przez wszystkie zabiegi, bo nie są łatwe niektóre. Ale jak najbardziej, nawet całymi rodzinami polecamy, nawet małych maluszków zapraszamy na poprawienie stanu zdrowotnego, przede wszystkim rodzinnie, tak, żeby nie chorować całą rodzinę, tak. Może Pani opowie jeszcze, jak w Pani przypadku było na temat kartowania organizmu, o swojego doświadczenia. A ze swojego doświadczenia. Tak. Mhm. No ja już wcześniej troszeczkę zajmowałam się tą medycyną taką naturalną, starałam się, no jeździłam co prawda do Lądka, kąpałyśmy się w Białej Lądeckiej, no i też niektórzy mieli problemy, no ale ja zawsze mówię, że ja nie miałam tego problemu, żeby na wodę się położyć, ponieważ nabierałam powietrza, wypuszczałam i dla mnie to było łatwe. Potrafiłam nawet zmobilizować inne osoby, które wchodziły i sztywniały w tym momencie i to jest najgorsze, jak się tak ciało się napręży, to całkiem inaczej się wchodzi, jak się rozluźni to ciało. Tutaj u nas, tutaj w ośrodku właśnie, to jest tak, że wchodzimy pod po prostu taki prysznic, który woda jest przepuszczana przez chłodziarkę, jest dosyć taka zimna. No może nie każdy to od razu to tak przyjmie, no ale jest to zdrowe. Niektórzy wydają różne okrzyki pod tym. Ja sobie tylko podskakiwałam w kółko i tyle.
Później po tych trzech takich spuszczeniach tej zimnej wody idziemy do beczki, żeby się hartować. Ta zimna woda naprawdę na dużo pomaga. I masę osób korzysta z tego. No może nie wszystkie od razu skorzystały, bo niektóre miały po prostu taki... No coś ich blokowało po prostu, że obawiały się tej zimnej wody. No ale ta woda jest bardzo fajna, muszę powiedzieć. Bynajmniej mi zawsze odpowiadała i odpowiada zimna woda. Ja bardzo lubię. Wchodziłam do tej beczki. No i zanurzałam się. Najpierw wstawałam, a później się kładłam, nogami pluskałam tylko głowę. Tak 6 razy sobie potygowałam, pokręciłam się. Wychodziłam i byłam szczęśliwa, zadowolona. Wszystkie te masaże, które były, chiński, no tak długo to trwają te masaże, ponad godzinę, taki masaż. No pierwsza się spotkałam z takim masażem, jak tutaj jest, bo miałam też różne masaże, ale to, co tu się osiągnie, to nie da rady po prostu, gdzie indziej. No nie ma porównania. Druga sprawa, że następnie ten masaż jeszcze tajski, to ja tego takiego czegoś nigdy nie miałam. No i muszę powiedzieć, to był dla mnie najtrudniejszy ten masaż, ale co z człowiekiem można zrobić, to sobie nie wyobrażałam, że można mnie tam powykręcać tak różnie i to wszystko będzie elegancko i bez żadnych jakichś urazów albo cokolwiek, tylko no, musi się człowiek rozciągnąć, po prostu wyluzować i wierzyć po prostu faktycznie, że to daje efekty, a nie napinać się im tego nie, tamtego nie. Po prostu po to się przyjeżdża, żeby tu korzystać. Druga sprawa, jeśli ktokolwiek ma jakieś problemy, zawsze można się zwrócić. Czy to jest dzień czy noc, poprosić o coś, czy zapytać. Naprawdę tylko korzystać uważam i ja mówię, że jest ciężkim grzechem, jak ktoś z tego nie skorzysta, za przeproszeniem. Czy masaż kamieniami, no też był to trudny masaż, muszę powiedzieć, ale też rozluźnienie, żeby te wszystkie mięśnie. Także człowiek w tej chwili to, no były takie rózgi, takie były, żeby to ciało po prostu było rozbite, bo my mamy sztywne, ciągle siedzimy w jednej pozycji. Nie prostujemy się, nie ćwiczymy, może no, człowiek coś tam ćwiczy, ale żeby tak ćwiczyć, tak jak tutaj człowieka na wszystkie strony powykręcają, no to jest sztuka magiczna po prostu, trzeba powiedzieć. Ja byłam sama zaskoczona, na ile można ze mną coś zrobić. Nigdy nie przypuszczałam, no ale czuję się świetnie, także naprawdę wszystkich po prostu zapraszam tutaj, żeby każdy spróbował sam na własnej skórze. U każdego jest inny próg wytrzymałości, coś innego po prostu, ale warto to chociaż raz przeżyć. Zamiast na wczasy, to odrzućcie sobie takie naprawdę wczasy, takie spa na całe życie, żebyście pamiętali. Dziękuję bardzo. Jak najbardziej wszystkim polecamy. Pani coś chce jeszcze dodać? No i ja oprócz tych masaży, które koleżanka wymieniła, uważam, że nieodzowne są te codzienne borowiny. No to jest najlepsza, no, jedna z głównych rzeczy, bo to i rozgrzewa, i tam są i zioła, i te borowiny z Krymu bodajże. Tak. I one są codziennie z czymś, z innym dodatkiem. Dzisiaj na przykład miałyśmy z piwem. Jutro, jak wiem, będą tak zwane chipsy, czyli musztarda. Wcześniej były z meduzami. Z meduzami. Tak. No, oprócz tego te borowiny, zioła. Tak. I także to jest super sprawa. No, to równie ma olbrzymi wpływ na to. Oczywiście koleżanka wspominała o tych kąpielach pod prysznicem i w beczce, ale punktem pierwszym to jest rozgrzanie ciała w saunie, a następnie prysznic, beczka i tak trzykrotnie rano i wieczorem. No, mówię, tych zabiegów jest tak dużo. Ja na przykład dzisiaj miałam 14, jest dzień od rana do wieczora jest wypełniony. Tu się nie sposób nudzić, nie sposób. I jest się tak zmęczonym, że śpię, a w domu cierpiałam na bezsenność. Dosłownie, tutaj tego nie ma, prawda? Ja też dobrze śpię. No cóż, no dobrze, to dziękujemy wszystkim w takim razie za uwagę. Dziękujemy Państwu przede wszystkim, że Państwo u nas byli, że doświadczyli. Polecamy się na przyszłość, jeżeli Państwo będą chcieli poprawić swój dalej stan zdrowia, podtrzymywać przede wszystkim, na profilaktykę przyjeżdżać, tak? Tak. Więc wszystkich chętnych jak najbardziej zapraszamy na terapię, na poprawienie swojego zdrowia, na oczyszczanie organizmu przede wszystkim i oczywiście lepiej żyć zdrowo niż chorować.
zapobiegać jak chorobę. Dokładnie tak. Zapraszamy do Akademii Medycyny Regresyjnej do Świebodzic.